nowego, kupił go, żeby jeździć nim na wakacje w latach 80. Zajechał go prując po rivierze, a potem porzucił go wracając do domu. Chyba możemy spokojnie założyć, że już po niego nie wróci. Tak, możemy go sobie spokojnie przywłaszczyć, samochód za ponad 2 miliardy dolarów. Nie, no nie wiem, ile on tam kosztuje, ale raczej tani nie jest. To jest to Ferrari, stare są niezwykle rzadkie. W ogóle Ferrari, niektóre modele są... mało produkowane. Nieważne zresztą. Słuchajcie, tutaj mamy typa, który da nam gdzieś około 60 tysięcy kredytów za wyprzedzenie go. To jest naprawdę dobry zawodnik i będzie ciężko go pokonać, szczególnie w tym moim wielkim wagonie. Jaguar XKRS. Świetnie. 154 samochód sfotografowany do kolekcji. Zrobimy teraz tak. Trochę się pościgamy z tym typem. Wow, co mnie tak zarzuciło? O, shit, no tak. To jest właśnie Escalade. Pościgamy się z tym typem, widzę, że nie tylko ja próbuję go wyzwać na pojedynek, ale ci sobie odpuścili. Więc to nie będzie łatwy koleś do zniszczenia. Tu jest jakaś tabliczka do zaliczenia. I tak, robimy tak, załatwiamy tego kolesia. A później idziemy zmienić na jeden z tych samochodów, które sobie znaleźliśmy. Nie wiem, czy to będzie Jeep, czy to będzie Renault, ale tu mamy Pagani Huayra do pokonania. Masakra, dobra. I mamy profesjonalny drive atar. Życzcie mi powodzenia, będę się ścigał się Escalade'em z Pagani Huayra. Już to widzę. Nie, koleżko, o kurde, on pojechał na skróty odrobinę. Ale ja mam szansę, mój samochód dość dobrze przyspiesza. Tak, dość dobrze to dobre określenie, bo nie przyspiesza bardzo dobrze. Ma niską prędkość maksymalną i fatalną aerodynamikę. Pagani Huayra, nie wiem czy kojarzycie, ale posiada jeszcze specjalne hamulce aerodynamiczne. I... o, to jest właściwie maksimum moich możliwości w Escalade'zie, więc tak. Pagani Huayra przy skręcaniu ma takie specjalne wysuwane łopatki, które służą do zwiększania oporu aerodynamicznego na którąś tam stronę samochodu i to pozwala ponoć lepiej pokonywać się zakręty. Ja jestem tak ciekawy, gdybym jechał takim autem, gdzie ona jest? Wiem, że mnie pokonała, ale powinna być gdzieś tutaj jeszcze z przodu, bo czasami tak jest, że ona mnie pokonuje i, znaczy, że ten gracz pokonuje, czy drive atar mnie pokonuje i jeszcze gdzieś tutaj z przodu jest, ale tym razem widzę, że to był taki one shot, one kill, niestety ja poległem. No, ale wracając do tematu Huayry, to nie jestem specjalistą, to nie o to chodzi, tylko widziałem czasami tam w grach, że te łopatki, czy te hamulce aerodynamiczne się wysuwają podczas gdy skręcamy albo gwałtownie hamujemy. Ja jestem ciekawy, gdybym siedział za kierownicą takiego auta, jakby to wyglądało, jakbym się czuł jako kierowca, gdybym widział, że z maski nagle wystaje mi kawałek jakiejś blachy, albo nie wiem, czy to jest jakiś kompozyt, czy włókno, nie mam pojęcia. Jakbym się czuł? Jak ty byś się czuł, gdyby ci z samochodu nagle przy hamowaniu coś wystawało, coś się wysuwało, o. Nie wiem. To taki wzwód, nie? Jak na widok pewnych rzeczy. Nie powiem jaki. No to tak właśnie by to chyba działało, więc... nie wiem, jakbym się czuł. Okej, widzicie, tutaj mamy otwartą przestrzeń dosyć, ale znając Forza Horizon, będziemy raczej szukali miejsca bardziej zalesionego, więc interesują nas drzewka i pomiędzy nimi prawdopodobnie będzie ukryty garaż, którego szukamy. Bardzo ciekawy samochód już znaleźliśmy, jest to Ferrari jakieś tam GTO. Strasznie chcę się nim przejechać, no ale tak jak mówiłem, chcę też sobie pojeździć jakimś Japońcem. I Supre, pamiętacie, zrobiłem na ponad 1000 kW. To naprawdę potężna moc i ten samochód jechał lekko ponad 400 km na godzinę. Supra z 99 roku. Taka konstrukcja nie powinna w rzeczywistości osiągać takich prędkości.
ze względu na to, że nie jest przystosowana do nich. No ale wiadomo, w Fordzie można się bawić na różne sposoby i to jest właśnie fajne w grach, że możemy robić w nich to, czego nie możemy robić w normalnym życiu. Ja zawsze to powtarzam, że nie powinno się przekładać doznań z gry na rzeczywisty świat, tak? Rzeczywistą rozgrywkę chciałem powiedzieć, bo życie na swój sposób też jest grą. Też zdobywamy doświadczenie, też zdobywamy pieniądze, bogactwo, też zdobywamy jakieś tam, nie wiem, wchodzimy po szczeblach kariery, expimy. No, można to porównać do rodzaju gry. Gry są tworzone przecież na bazie życia i elementów. I z pewnych elementów się właśnie składają z naszego życia. Także a na pewno jakieś tam powiązanie jest. Ale fajne jest to właśnie, że możemy porobić w grze to, czego nie możemy w życiu, bo one dokładnie życia nie odzwierciedlają. Tak, tak, zgadzamy się wszyscy ze mną, świetnie, dziękuję bardzo. A teraz szukajmy dalej tego cholernego garażu. Jeśli go znajdziemy w tym roku, to będę bardzo zadowolony. Tu mamy jeziorko. Wygląda na sztuczne, ale nie w tym rzecz. Chodzi o to, że nie, okrąg się kończy zaraz przy tym wyścigu. Ja się tu ścigałem, chyba w poprzednim odcinku nawet musiałem prześcignąć balony. Wiem, że to brzmi niedorzecznie. Jak można się ścigać z balonem, który praktycznie w naszej wyobraźni stoi na niebie w miejscu, tak? Nie wiem, czy ktoś z was widział kiedyś balon, jak wygląda. No wiadomo, jest sobie w powietrzu i stoi. Tylko no niby na niebie księżyc też stoi, ale jeśli ktoś z was miał teleskop kiedyś albo jakąś taką mocną lornetkę, to widział, że ten księżyc się powoli przesuwa, tak? Zobaczcie, kogo ja tutaj spotkałem. No i balon też się tak na marginesie przesuwa. To jest nawet szybciej niż księżyc, voilà. Spotkałem tutaj Pagani. Pamiętam, gdzie mniej więcej objechałem te tereny, gdzie szukałem cholernego garażu, ale strasznie interesują mnie punkty czy kredyty, które dostanę za pokonanie Pagani. Nie wiem, czy jest to wykonalne w moim Escalade'zie. Pagani gdzieś mi tam zginęło na horyzoncie, ale już widzę. Także nie wiem, czy jest to wykonalne w moim Escalade'zie. Spróbuję, no co, spróbuję jeszcze raz. Mam taką przewagę, że mam napęd na 4 koła, a więc po bezdrożach będę się lepiej przemieszczał. Tak naprawdę jedynym moim ratunkiem przy pojedynku z tym samochodem jest wybór krętej trasy, czyli nie autostrady jakiejś, i takiej, gdzie można sobie skrócić w miarę po bezdrożach, tak? Tutaj mamy kilka zakrętów przed sobą, być może będę mógł skrócić sobie na przełaj odrobinę. A więc na przełaj na pewno pokonam lepiej tą przestrzeń niż Pagani. Mamy kolejne dwa samochody, o, trzy nawet auta do zrobienia zdjęcia. Proszę bardzo, jest to Mercedes 300 SL Coupe. Jest to również bardzo rzadki model i na swój sposób ładny, chociaż mi się on podoba tylko z tyłu, z przodu nie do końca. I tu mamy także Ferrari, ale Ferrari jakoś z tego rocznika mi się niespecjalnie podobały. Tam natomiast jest inny samochód, ale niestety z jakichś powodów mi go nie złapało, a też pojawiła się nad nim ikonka aparatu, więc powinienem dostać za niego kasę i będzie to kolejny samochód do kolekcji. Proszę bardzo. Lockhart Motors Rally Fighter. Zdaje się, że ja już robiłem zdjęcie tego auta, ale coś tak jakoś chyba umknęło i nie mam pojęcia. Aż ten efekt prędkości w tej grze jest świetny. Zobaczcie, jak fajnie się rozmywa tło dookoła samochodu. Tło dookoła samochodu, można tak powiedzieć, czy raczej okolica tutaj wokół auta. Słuchajcie, Pagani naprawdę daleko uciekła. Nie wiem, czy ja dogonię ją w tym roku tym autem. Będę musiał chyba zmienić auto na jakieś inne, ale niestety problem... Gdzieś tam widzę na mapce, że tam jedzie z przodu. No, ale problem polega na tym, że gdy zmienię na jakieś szybsze auto, to pojawi się konkurencyjne auto jeszcze szybsze.
Więc wyzwaniem jest, wyzwanie polega na tym, aby pokonać zdecydowanie szybsze auto wolniejszym autem. I wtedy dostaje się dużo punktów. 30 tysięcy za sfotografowanie. W sumie 35 tysięcy kredytów. Jakąś tam perkę mam chyba na ulepszenie wygranych ze znalezienia, czy po prostu kredytu. Są to następne auta. Ja nie wiem, ja cały czas robię zdjęcia tym samochodom i cały czas pojawiają się nowe. Tam mamy Mercedesa SLS-a. A chociaż bardziej od tego SLS-a podoba mi się nowszy GTS. Tak on się nazywa. O, jest Pagani. A tym razem pojawił się McLaren P1, zdaje się. No. Tak, Mercedes bardziej podoba mi się ten GTS od SLS-a ze względu na przód. W GTS-ie zdecydowanie ładniej wygląda z przodu ten samochód, a SLS ten przód ma, nie wiem, przypomina mi jakąś żabę. Wygląda paskudnie. Oczywiście to jest tylko moje wyobrażenie i moja ocena. No kurde, i znowu w drugą stronę. A, w dupie z nim. Ja nie mam takiego szybkiego samochodu, żeby go złapać, przegonić, więc mam to gdzieś. Wracamy do tego miejsca, gdzie trzeba znaleźć auto. No i tak, wiem mniej więcej, gdzie już sobie szukałem. Ojej. Niestety, znaleźć nie jest łatwo. Ale jak znajdziemy, będzie naprawdę spoko. Okej, tu mamy las, tu już się zaczyna ten okrąg, który musimy szukać. Nie wiem, co tym razem. A, już myślałem, że coś tutaj będzie, ale to było jakieś po prostu duże drzewo. Nie, no tu musi coś być, nie ma opcji. W tym lesie coś musi być. Tu jest za dużo drzew, żeby nic nie było. Ale cholera, nie ma żadnej wskazówki, nic. Założę się, że konsolowcy mieli z tym problem, aby znaleźć tutaj jakieś auto. O, proszę, tu mamy jakiś zajazd i, moi drodzy, chyba znalazłem szukany obiekt. Tylko muszę tu jakoś przez ten murek przejechać. Jest to zajebiście ukryte i nie ma opcji, aby to nie było to, czego szukam. Zobaczcie, jest tu tak gęsto nasrane tych drzew, że to głowa mała. I zobaczcie. Nie? Udało się. Fajnie, kolejny samochód do kolekcji. Co to tym razem będzie? Musimy przestać się tak spotykać. To szaleństwo. Do roboty. Musimy przestać się tak spotykać. To szaleństwo. O, Volkswagen. Wielkie nieba, to dopiero znalezisko. Mój wujek włóczył się takim cudem po festiwalu Horizon. Kojarzę ten model, tylko nie wiem, jak on się nazywa. W wielu filmach się pojawiał. Dosyć kultowy Volkswagen, tak naprawdę. Bardzo chętnie zajmę się remontem tego cacka. Deluxe. Nie mogę opisać, że będzie szybki. Jakiś tam. Słuchajcie. Właśnie mi przyszło do głowy, żeby tego Deluxa zrobić na jakiegoś hardkorowego koksa. Nie wyobrażam sobie jechać takim samochodem więcej jak 300 km na godzinę. W ogóle nie wyobrażam sobie jechać nim 200 na godzinę. Nie wiem, jakie ma osiągi w rzeczywistości, ale podejrzewam, że więcej jak 100 km na godzinę nie poleci. Chociaż mogę się mylić. Dobrze. Moje samochody, zobaczymy, czy tutaj się pojawiły. No cholera! Cholera, gdzie moje auta? Miały być tutaj. Jak będę musiał je kupić za kasę, to się zdenerwuję. Ale jeszcze jedna sprawa. Patrzcie na to, jest tutaj ikonka jakby dodatku, jeśli chodzi o tego Cadillaca Escalade'a. A ja go chyba wylosowałem w Willspinie, więc zdaje się, że niektóre z tych samochodów z dodatków można wylosować w Willspinie. To jest bardzo, bardzo fajna i miła sprawa dla mnie. Mustanga GT również wylosowałem w Willspinie i tak samo Toyota Supra Fast and Furious. Bardzo się z tego powodu cieszę. Dobra, tu mamy moje samochody. O, i tam były zapomniane wozy, to jest zupełnie inna kategoria. Moment, nie spojrzałem.
Dobra, Nek. Stary, daj znać, czego potrzebujesz. Te dwa samochody są jeszcze w remoncie. Przywrócony. Ojej. Jeep Willys MB 45 rok. Klasa D. Bardzo słaby. All wheel drive. Nie miałem jeszcze takiego klasyka. Nie wiem, czy nadaje się do wyścigów, ale na pewno nie zawiedziesz się na nim w terenie. Fajnie jest jeździć takim zabytkiem. Fajnie jest jeździć takim zabytkiem. Jak się nim nie pościgamy? No kurde, zobaczymy, czy tu są jakieś ulepszenia do zainstalowania. Coś tutaj jest. Można zrobić konwersję. Jeju, tu można zrobić masę rzeczy. O, możemy na przykład dać troszeczkę większy silnik. Nie, najpierw, dobra, najpierw, zanim zrobimy tu hardkorowe ulepszenia, sprawdźmy, jak to jeździ przed tuningiem, bo to jest bardzo ciekawe. Ła, jak to wygląda. Ale świetnie się animują te koła. Zobaczymy, czy również animuje się zawieszenie. Strasznie jestem ciekawy. Moment, nie widzę tutaj dobrze. Dobra, widzimy. Ojej. Zajebista gra, nie? Wszystko jest animowane. Wygląda to pięknie. Tylko wiecie, co nie wygląda pięknie? Ten koleś. Dlaczego on jest taki czarny? To jest normalnie biała. Tak widzieliśmy na cutscenkach, że on był biały, a teraz on w tym samochodzie wygląda jak czarny, tym bardziej, że go oświetla słońce, on powinien być biały, a on wygląda... Nie wiem, jak on wygląda, on nawet chyba dłonie ma białe. Czarni ludzie mają dłonie, wiecie, tutaj, mają białe, a on ma wszystko czarne, jest, to jest taki chyba bug albo coś. Zobaczmy, jak to auto wygląda w środku. O, wspaniały kokpit, niesamowite wyposażenie, cudowny, no... Klimatyzacja, wypasto. Oj, co tylko. Mamy nawet łopatę i siekierę przypiętą do boku. Niesamowite wrażenia z prowadzenia takiego samochodu, słuchajcie. Więc tak, przyspieszenie jest na miarę Passata B3 z 92 roku. Osiągi, no, wiadomo. Tak, ale no, na szczęście w Fordzie mamy coś takiego jak masakryczne ulepszenia. Zobaczmy, co nam da wymiana silniczka na troszeczkę większy, odrobinę większy. No nie mówię tutaj strasznie jakiś tam duży, odrobinę taki jakiś tam większy. Damy sobie może jeszcze powiedzmy dwie turbosprężarki. Takie tam delikatne ulepszenie. Kół nie myślę, że nie będę zmieniał. Zobaczymy, co się stanie teraz z tym autem. Nawet nie patrzyłem, jaką ma moc. Ale znajduje się w klasie A. Klasie A? W klasie A. 720 punktów. Poczekajcie, wyjadę na asfalt tak spokojnie. Napęd 4x4, tak? O kurde! Wow! Że ten koleś tak na luzie prowadzi ten samochód, to jest normalnie szok. O kurde, słuchajcie. Ciężko nim jechać w prostej linii. Znaczy, może nie ciężko w prostej linii, ale ciężko nim kierować. Jak docisnę gaz do końca, to nie da się skręcać, bardzo ciężko jest. Ale no macie rację, to jest może kwestia przyzwyczajenia. Ja dopiero do tego samochodu wsiadłem. Zrobiłem taki kosmetyczny tuning, prawdopodobnie teraz ten samochód może grzać około 400 km na godzinę spokojnie. No tak, jechaliśmy troszeczkę po bezdrożach, zobaczmy, jak auto spisuje się na asfalcie. Oh man. Trzeba wymienić tutaj skrzynię biegów. 175 km na godzinę to naprawdę nie jest prędkość, która mnie zadowoli.
Jeśli chodzi o przyspieszenie, jest ok, ale biegów jest tutaj za mało. Trzy biegi nie wystarczą do osiągnięcia tej konkurencyjnej prędkości. Musimy mieć co najmniej 200 km na godzinę. No tak, 260 km na godzinę to jest prędkość, jaka w tym samochodzie mnie zadowoli. Wiecie co, to nie jest wcale złe, że ten samochód ma trzy biegi, bo możemy to wyregulować tuningiem, aby te biegi były zajebiście krótkie i wtedy możemy z tego samochodu zrobić istnego dragstera. Zobaczymy, czy da się podnieść go do klasy S. Włożymy wszystko, co najlepsze mamy tutaj w fabryce. Myślę, że damy radę. Ale zanim włożymy tutaj fajną moc, dajmy szersze kapcie i sportowe kapcie. O kurde, od razu S1, pięknie. To jest bardzo ważne, aby ten samochód był hardkorowy. Wow, szerokie kapcie jak najbardziej. Musimy dać przeważającą moc na tył felgi. Okej, moment, musimy zmienić felgi. Jeepowskie zainstalowane. Chcemy to robić? Minus 13 kg to nie jest mało. To nie jest mało i bardzo kusząca propozycja. Tylko czy my w tym samochodzie będziemy się tak samo fajnie czuć jak do tej pory? Musimy sobie zadać to pytanie i na nie odpowiedzieć teraz. Bo ja już teraz tuninguję i chcę mieć odpowiedź. Żadne z tych fel, które tutaj widzimy, moim zdaniem nie pasują do tego Jeepa Willisa. Więc te odpadają. Miałem jakiegoś Japońca kupić, wiem. Te już lepiej. O, a tu mamy całkiem zabudowane. No i myślę, że te będą najcudowniejsze dla tego auta. Tak? Dobra, możemy sobie zwiększyć rozmiar, ale nie jest to... nie chcę tak szpecić tego auta. Spokojnie. Jeszcze mam trochę oleju w głowie. Okej, zajebiście. Możemy sobie takiego pługa zamontować. Spoiler. No dobra, niech będzie. To jest taka ławka dla dziewczyn, które mają siedzieć z tyłu. Ej, no. Ja nie chcę wywalać tych fajnych elementów. To jest zajebiste. Nie chcę tego wywalać. Ja nie wywalam tego. No dobra, układ sterowania. Hamulce, to jest bardzo ważne. Ojej, skrzynia biegów. Prędkość zwiększa się dramatycznie. Pamiętajcie, ja mam ten samochód w klasie S1. Fatalna aerodynamika. Ale może rzeczywiście będzie lepiej. Prędkość jest słaba. To trzeba przyznać. I będzie trzeba coś z tym zrobić jeszcze. Wyregulować jakoś tam. Zobaczymy, co się da zrobić. Na pewno coś poprawimy. Klasa S2, 900 punktów. To jest na miarę naprawdę super samochodów już. Obniżony. O kurde. Wszystko na maksa w nim wklejam. Nie każdy samochód tak robię, ale tutaj naprawdę pole do popisu, jeśli chodzi o tunik, jest duże. Z tego względu, że... O, możemy fajną kratę zainstalować. A zobaczmy, jak... Kurde, świetnie to wygląda. I możemy go także troszeczkę odchudzić, ale nic wizualnego tutaj nam jakby nie umyka. No i dobra, została czysta moc. Tak? Chcę go w klasie S2. Wyobraźcie sobie, ja będę się ścigał, mogę się ścigać z takimi samochodami jak Bugatti Veyron w tym momencie. To jest niesamowite, ten samochód w ogóle tak nie wygląda. Ale te koła są troszeczkę za bardzo schowane z tyłu. Trochę mnie to boli. Jezus. Ja nie wiem, ten silnik już powinien wystawać gdzieś 2 metry ponad ten samochód. Naprawdę, zainstalowaliśmy silnik z barki tutaj. Okej, mamy gotowe. Dwie turbosprężarki. Ile mamy? No, jeszcze coś tam da się włożyć do niego. 670 kW. Ile tutaj mamy?
Nie ma pokazane. A tu jest. 692 kW. To wcale nie jest dużo, ale mamy niecałą tonę wagi. W takim razie to już jest dużo. I prawie wymaksowaliśmy w klasie S2. Jak on wygląda? Dopiero teraz na niego spojrzałem. Kolorek mi się podoba. Niech sobie będzie taki. Możemy sprawdzić też, że są jakieś projekty, o ile się wczytają w tej godzinie. Uwaga, uwaga. Wczytują się czy nie? No niestety, chyba się nie wczytają. Dobra. To olejmy sprawę. Moglibyśmy go jeszcze jakoś pomalować, ale wiecie co? Nie chcę go malować. Możemy go natomiast tunigować, na czym mi zależy. Ciśnienie damy niskie, na tył bardziej niskie, bo tutaj teraz sobie dostosujemy także napęd. Prędkość. Zobaczymy symulację, ile on może. 330 km na godzinę. To jest prędkość, która w 100% mnie satysfakcjonuje, nawet ponadto. Dyferencja, właśnie to jest to, czego szukałem. I tu mamy bilans, jest 50 na 5. No tak jak przypuszczałem, tym samochodem nie da się skręcać. Damy tutaj standardowo 80. Takie ustawienie bardzo mi pasowało ostatnio. Właśnie, będziemy mieli tutaj. A, damy sztywne, myślę. A tu damy miękkie, na wybojach. Sztywność na wybojach. Myślę, że jak będzie miękkie, to będzie spoko, bo bez drożdżak powinno się lepiej śmigać. Resory. Możemy, właśnie, ciekawe czy to się zmienia tutaj. Czy ten samochód się podnosi albo obniża. To zawieszenie jest już i tak niskie, ale prześwit wolałbym, żeby było, żeby był wyższy. Nie wyższy, tylko większy. O. Miękkie, sztywne. Stabilizatory poprzeczne. Aha. To zostawiamy. To są po prostu te kratki, które zainstalowałem. W ten sposób. Zobaczymy, jak będzie rzucać dupę. Myślę, że troszeczkę przyspieszenie możemy zwiększyć. Prędkość jest i tak duża. 330 km na godzinę, jak mieliśmy wtedy, to jest zdecydowanie nam wystarczy. 329 mamy tutaj. Oj, 313. Myślę, że tak do 300 km na godzinę zejdziemy i będzie naprawdę spoko. 303 km na godzinę, pięknie. Ciśnienie w oponiach tutaj już sobie wyregulowaliśmy. I zobaczymy, co się stało z tym naszym Jeepem Willisem po takim hardkorowym tuningu. Boję się nim teraz ruszyć. No co, wygląda w miarę standardowo. Zmieniliśmy sobie tutaj felgi, dodaliśmy pług z przodu. Jest taki sobie spoilerek. Ten spoiler niewiele tutaj zrobi. Przynajmniej w normalnym świecie niewiele by zrobił, bo samochód ma tak kiepską aerodynamikę, że ten spoiler właściwie tu w ogóle nie działa. No ale powiedzmy, że jest, tak? Mamy sobie kratki, działają wycieraczki, jest naprawdę miło. O, jak to brzmi teraz. Ruszamy. To jest niesamowite. Ten samochód jakimś cudem w miarę dobrze się trzyma. On waży bardzo mało, to jest niecała tona, 900, nie wiem, tam 80 coś kilogramów. To jest malutko, na taką ogromną moc. To jest ponad 1000 koni mechanicznych, 680 kW. To jest ponad 1000 koni mechanicznych, słuchajcie. I mamy tutaj jakiegoś typa. Profesjonalny drivatar. Zaraz zobaczymy, jak on jest profesjonalny. Gdzie jedziemy? Tam jedziemy, okej.
Wow! Ej, słuchajcie, ale przyczepność jest nieziemska. Ja myślałem, że ten samochód będzie na wszystkie strony latał. Ale naprawdę bardzo fajnie mi się nim jeździ po asfalcie. Jak na razie, no. To jest poziom symulacji, wszystkie wspomagacze są wyłączone. A co mi tam, mogę pojechać na przełaj odrobinę. Chyba. O. Trochę mi mina skisła. Bo tam ten typek sobie lepiej skróci chyba. Oj, mogę mieć problemy. Pojadę trochę naokoło, myślę, że mamy mostek, świetnie. No to pojadę sobie tu. Nie pojadę tutaj, aj. Niedobrze. Oby nie dojechał pierwszy. Cholera, muszę to objechać jakoś. Aj, jedź. No kurde, zobaczcie! Ach, samochód dobry, tylko kierowca taki sobie. Ale spokojnie, może jeszcze uda mi się go dogonić i się odegram. Ale to jest dziwne, naprawdę dziwnie się czuję jadąc z tym autem, z taką prędkością. Ale dogoniłem tego gościa. Nie, on jedzie w drugą stronę. Jeju, tu nie działa w ogóle hamulec ręczny. A, bo ja nie ten klawisz wcisnąłem. A, nieważne. Klawisz, przycisk, przecież mamy przyciski. Dobra, jest inny Drivatar. Myślicie, że on będzie miał ze mną szansę? Mylicie się. Tym jeepem jedzie się naprawdę fajnie, to jest dziwne. I to jest śmieszne. Gdzie mi tutaj? Patrzcie, przy takiej prędkości prawie wyrobiłem na zakręcie. O Jezu. Na deszczu już jest normalnie balet. Dobrze, że jest ta szyba z przodu, bo normalnie kolesiowi by chyba łeb urwało. Taki kwadraciak i on naprawdę daje radę. To jest niesamowite. Ale tamten mnie przegonił, on jedzie na przełaj strasznie. A ja też sobie na przełaj pojadę. Znowu, może się tym razem uda. I cholera las. Shit! Bierzemy go! Kurde, nie udało się. Znowu się nie udało. Jest ciężko, ale no, to teraz moja wina była znowu. Muszę go pokonać. Nie, naprawdę nie jest trudno, a kasa ładna wpadnie. Chodź, koleżko. Co powiecie na to, aby zrobić tym samochodem mistrzostwa? Ja jak najbardziej na tak. Dobra, teraz się nie cackamy. Zrobię mu tylko szybko zdjęcie, żeby zapamiętać. Słuchajcie, on fajnie ma koła. Jeepa Ulisa też nie robiłem zdjęcia? Ciekawe. Jak on ciekawie koła ma tutaj pochylone. Myślicie, żeby tak podobnie można było zrobić w moim Jeepku? U mnie to chyba nie jest tak za bardzo widoczne, chociaż ja tym się jeszcze nie bawiłem. Ale ciekawe, czy rzeczywiście jeśli ustawimy w tym tunigiem koła jakoś tam pochylone, to rzeczywiście to będzie widoczne później w jeździe dowolnym. Ale nie wydaje mi się. Kurde. Wow! Rzuca odrobinę. Trzeba uważać z tym gazem. Czasami jest problem. Pff. 303 km na godzinę według symulacji. Bardzo fajnie. Więcej tu naprawdę nie potrzeba. Ten samochód i tak jest za szybki. Może nawet powinienem ustawić. Ojej! Powinienem tutaj ustawić 70 do 30, jeśli chodzi o dyferencjał, żeby nim tak nie rzucało. On troszeczkę jest za raptowny, nawet bym powiedział.